Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj porozmawiamy szybciutko na temat tego, jak duże znaczenie przy kreowaniu swojej marki osobistej ma to, żeby mieć ładny wizerunek. Co to znaczy? No to znaczy z grubsza, że warto zainwestować w to, żeby profesjonalny fotograf zrobił Wam zdjęcie. W którymś tam poprzednim odcinku mówiłem, że moim zdaniem wszyscy powinni mieć stronę internetową i że to jest takie, no już w dzisiejszych czasach właściwie jest standardowe oczekiwanie i ważne, żeby po prostu być obecnym w internecie i żeby można było łatwo znaleźć to, co, czym my się zajmujemy, jakie mamy pomysły na różne sprawy zawodowe głównie. Żeby można było znaleźć nasze zdanie na różne tematy w internecie i to jest jedna noga, a drugą nogą naszego wizerunku powinno być profesjonalne zdjęcie. I naprawdę mam na myśli profesjonalne zdjęcie wykonane przez fotografa, który potrafi zrobić dobry portret. Warto na to wydać trochę pieniędzy, bo to, tak jak dla marki Coca-Cola logo jest ważne, no to w przypadku człowieka to zdjęcie i jego wizerunek będzie tym logotypem, który go będzie identyfikował. Szczególnie, że w dzisiejszych czasach nie wystarczy mieć stronę internetową. Jesteśmy obecni na LinkedInie, na Facebooku, na Twitterze, na Pinterestie, na różnych innych portalach społecznościowych. I zawsze w internecie no, jest kwestia tego, jaką ikonkę mamy obok swojego imienia i nazwiska. Czy będzie to po prostu jakiś okrągły, standardowy grawatar, czy to będzie może właśnie ładne zdjęcie, nasza twarz, a może coś innego. Ja polecam, żeby to było profesjonalnie wykonane przez fotografa zdjęcie, które później możecie wielokrotnie używać, tak? Natomiast dlaczego to jest ważne? Bo to jest to, co ludzie będą pamiętali. No i sprawdźmy na przykład, ile to kosztuje. Bo dosyć często ludzie mi mówią, że no tak, ale ty masz takie fajne porady i w ogóle, tylko że to wszystko kosztuje kupę kasy. Sprawdźmy to. No więc krótki Google search. I mam, tak? Ile to kosztuje? Czy to jest naprawdę takie drogie? Czy w obliczu budowania swojej marki osobistej warto ponieść taki wydatek? Mówię jak jest. No nie, to taki inny gość mówi jak jest. No więc co znalazłem? To są ceny od 250 zł za jedno zdjęcie do 650 zł za 5 zdjęć, które są efektem sesji zdjęciowej. No i co ja bym polecał? No polecałbym zasadniczo każdemu wykonanie tego jednego zdjęcia. Dlaczego? Dlatego, że później tak naprawdę nawet jeżeli wykonacie tych zdjęć więcej, no to tym głównym używanym przez Was zdjęciem będzie jedno. Kilka zdjęć się robi wtedy, kiedy ma się ochotę mieć jakiś awatar internetowy, jakieś zdjęcie do prasy, do ilustracji jakiegoś artykułu, jakieś zdjęcie duże na header na przykład. Dla osoby, która zaczyna budować swoją markę osobistą, to nie jest kompletnie potrzebne. W sensie, jeżeli ta dana osoba będzie w przyszłości zapraszana, nie wiem, no, do tego, żeby komentować jakieś sprawy w artykułach prasowych czy coś takiego, no to zawsze zdąży sobie zrobić takie zdjęcie do prasy.
Także te 250 zł na początek, żeby zrobić jedno zdjęcie, które będzie waszym awatarem takim internetowym na wszystkich portalach społecznościowych, na LinkedInie, w waszym CV będzie to zdjęcie i na wszystkich profilach, na których gdziekolwiek się udzielacie i w komentarzach, których będziecie autorami. 250 zł, no to naprawdę to są pieniądze, które spokojnie można na to wydać. To jest dobra inwestycja, moim zdaniem. A to robi ogromną różnicę. Jeżeli w internecie funkcjonujecie pod waszym prawdziwym imieniem i nazwiskiem i z waszą twarzą. Bo to od razu kładzie tą taką jedną podstawę, ten początek ułatwia zdobycie zaufania. Także warto mieć stronę internetową i warto umówić się z fotografem na profesjonalną sesję zdjęciową po to, żeby wykonać jedno zdjęcie portretowe, którego będziecie potem używali w internecie. Trzymajcie się, na razie.